Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Witam was wszystkich. To jest drugi odcinek sezonu zatytułowanego Chrześcijaństwo, moralna religia. To jest też tytuł mojej i profesora Ireneusza Ziemińskiego, który jest naszym gościem. Dzień dobry. Książki, który zawiera taki krytyczny namysł nad chrześcijaństwem. Dlaczego o tym właściwie postanowiliśmy napisać książkę? Dlatego, że kiedyś trafił mi w ręce wywiad w Gazecie Wyborczej z profesorem i mówię, co to jest za facet? Pamiętam, że właśnie tytuł był taki radykalny, że chrześcijaństwo to jest najbardziej amoralna religia. Jedna z najbardziej amoralnych. Tak, jedna z najbardziej amoralnych religii. No mówiłeś, zastanawiałeś się nad sensem śmierci Jezusa, którego Bóg wysłał, żeby go zabili, żeby nam żyło się lepiej. Później usłyszałem w jakiejś rozmowie naszej chyba wspólnej od Stanisława Obirka, który opowiadał o pewnym Żydzie, który przyjechał do Polski i pytał się, czemu my prowadzimy do kościoła dzieci, gdzie jest ten człowiek przybity do krzyża, zakrwawiony, że to jest straszna trauma dla takiego dziecka, który widzi tak zmasakrowane no, zwłoki na krzyżu. Co ma to przedstawiać, jaki to ma mieć sens? Zacząłem się zastanawiać też nad tym w końcu, jaki ma sens, że mówimy, że Maryja była dziewicą. Czemu ona miała być tą dziewicą? Mówię o tym wszystkim dlatego, że to chrześcijaństwo jest odmieniane przez wszystkie przypadki dookoła. Politycy odwołują się do wartości chrześcijańskich. Ateiści odwołują się do wartości chrześcijańskich. No wszyscy mówią, że wartości chrześcijańskie to jest chyba, no nie wiem, ważniejsze niż jakaś klasyka filozofii, niż wartości, które niesie klasyczna poezja. W zasadzie wszystkich chce się zapisać do tego chrześcijaństwa. Mówiliśmy tydzień w poprzednim odcinku o kobiecie w perspektywie biblijnej, zwłaszcza Nowego Testamentu. A dziś chcemy porozmawiać i sprowokować was do namysłu nad mową Jezusa, wykluczającą mową Jezusa. No, żyjemy w takich czasach, kiedy jak mamy do czynienia z jakimś wykluczeniem, jesteśmy bardzo wyczuleni, zapala nam się żółte światło. Kiedy Marek Jędraszewski mówił o tęczowej zarazie, od razu żeśmy chwycili się mocno za poręcze i bardzo mocno protestowaliśmy. Ja mówiłem w poprzedniej audycji, że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby mówić źli księża, a nie dobrzy biskupi, dobry Jezus, on miał dobre dla nas pomysły. I zacząłbym tak ogólnie od namysłu nad Jezusem, no bo to nie był człowiek cierpliwy, który w sposób taki refleksyjny, z takim namysłem przemawiał. No, ten język wykluczający, to się aż leje z jego ust dookoła. Ja myślę, że gdybyśmy dzisiaj w świetle dzisiejszych kryteriów oceniali wypowiedzi Jezusa, zwłaszcza te, które kieruje do apostołów, nazywa Judasza czy Piotra szatanem, który każe mu zejść z oczu, czy faryzeuszy, których nazywa plemieniem żmijowym, którym wyznawców judaizmu nazywa, że są tylko Żydami z nazwy, a w gruncie rzeczy są dziećmi szatana, to byśmy powiedzieli, że stosuje wręcz mowę nienawiści. Dzisiaj to jest taka kategoria, którą zwłaszcza literaturoznawcy czy językoznawcy, ale również chyba medioznawcy mówią i staramy się za wszelką cenę unikać tego typu sformułowań. Natomiast może Jezusa dałoby się w taki czy inny sposób usprawiedliwiać kontekstem historycznym, powiedzmy, że wtedy rygory, które dotyczyły mowy, były nie tak wyśrubowane jak dzisiaj, to jednak myślę, że moglibyśmy powiedzieć, że Jezus swoją mową na pewno krzywdzi. Jeśli nawet są to tylko jakieś figury retoryczne, które stosuje, jeśli nawet, jak mówią bibliści, chce wstrząsnąć słuchaczem, czy do którego się zwraca i dlatego używa tak ostrych słów, to myślę, że moglibyśmy powiedzieć, że jego mowa jest po prostu mową krzywdzącą, czy jak słusznie mówisz, mową wykluczającą. Plemienną. Proszę? Plemienną. Mową plemienną, ale plemienną w takim radykalnym sensie, bo on odczłowiecza. Przywołałeś tutaj słynne
w Polsce słowa o tęczowej zarazie, która rzekomo była gorsza od bolszewickiej. Mhm. Ale ja nie jestem znowu takim optymistą co do polskiego społeczeństwa, nawet jeśli bym się teraz słuchaczom i słuchaczkom naraził. Takich wielkich protestów u polityków, u przedstawicieli sztuki, dziennikarzy, mam na myśli wszystkich, nie jednej czy drugiej opcji politycznej, nie było. Wielu ludzi wręcz akceptuje tego typu wykluczający język o osobach nieheteronormatywnych. Ja niestety uważam, że to nie jest wybryk jednego biskupa. Ja uważam, że to jest właśnie odczytanie w dzisiejszej perspektywie słów, które stosował Jezus. Dlatego ja zawsze sprzeciwiam się przeciwstawianiu dobrego Jezusa, czy dobrej Ewangelii, dobrych wzorców moralnych zapisanych w Piśmie Świętym, złemu Kościołowi, czy złym ludziom, którzy tych wartości nie realizują. Ja uważam, że zło Kościoła bierze się z Ewangelii, również ze słów Jezusa. Właściwie moglibyśmy powiedzieć tak, dzisiejsi duszpasterze nie muszą wymyślać figur nienawiści, czy figur wykluczenia, czy figur krzywdzących swoich oponentów. Znajdują je w Ewangelii. Jezus mówi również o tym, że są ludzie, którzy są chwastem, konkolem, który trzeba wrzucić do Gehenny. Gehenna, przypominam, to zawsze nam to trochę umyka. To jest obraz piekła, który kreśli Jezus, ale to jest bardzo konkretne miejsce w ówczesnej Jerozolimie. Znajdowało się na obrzeżach Jerozolimy, do którego zwożono śmieci z Jerozolimy. Jeśli teraz Jezus mówi, że są ludzie, którzy zasługują na Gehennę, czyli to są de facto śmieci, z których trzeba oczyścić Jerozolimę i tam w tym ogniu spalić. No czy trudno nam chyba dzisiaj sobie wyobrazić gorsze sformułowanie. Znaczy, mamy zarazę, mamy śmieci, mamy chwast, mamy dzieci szatana, pomiot żmijowy. W związku z tym, czy jeszcze nasza wyobraźnia wskaże nam nowe, jakieś okrutniejsze słowa, które będziemy kierować? One są wszystkie przypisane Jezusowi w Ewangeliach. Znaczy, to ja pamiętam, jak byłem młodym chłopakiem i chodziliśmy na religię, to pamiętam, że ateistów przyrównywano do zwierzątek, że to są ludzie, którzy nie mają żadnych wartości, że oni są jak te zwierzęta, robią co chcą. Są właśnie amoralni, czy niemoralni, są źli. I ja też do tego cały czas wracam i cieszę się, że trzymamy się tutaj pewnej dyscypliny, żeby to pokazać, bo kim są ci, którzy no nie wierzą, tak, według Jezusa. Jezus ich bardzo obrazowo nazywa. No to są plewy. Tak. To jest język, który dehumanizuje. To znaczy w grupie, w populacji ludzi są tacy ludzie, którzy są plewami, są tacy ludzie, których trzeba spalić, są tacy, których trzeba wrzucić do Gehenny, są tacy, którzy są wieprzami, tak? Bo też znajdujemy u Jezusa takie słowo. To jest wypisz, wymaluj to, co ja słyszałem jako młody chłopak na tych lekcjach religii. To znaczy, że miałeś katechetów, którzy czytali Ewangelię i wiernie stosowali słowa Jezusa w odniesieniu do tych, których w taki czy inny sposób nie akceptowali, tak? Czy ich zachowania, czy ich postawy, czy ich niereligijność. Jeśli do tego, co nawiązałeś, mielibyśmy jeszcze wrócić, to rzeczywiście można powiedzieć, że podstawowy podział, który jest Jezus stosuje, to jest podział na wierzących i niewierzących. No właśnie. Wierzący to są ci, którzy idą za Jezusem. Mogą czasami zbłądzić, mogą zgrzeszyć, ale On im przebaczy, bo oni postawili w życiu na Niego. Niewierzący to są ci, którzy należą do plemienia szatana, którzy wybrali zło, którzy wobec tego nie zasługują na żadną tolerancję, na żadne przebaczenie i ich los będzie gorszy niż mieszkańców Sodomy i Gomory. My też często zapominamy, że Jezus do tej figury, do tej symboliki Sodomy i Gomory, zniszczonych absolutnie miast przez okrutnego, bezlitosnego Jahwe, się odwołuje. I ten, kto w Jezusa nie uwierzy, nie będzie, jego los będzie
taki sam albo gorszy jak mieszkańców Sodomy i Gomory, czy zostanie starty na proch, zniszczony, zło zostanie wypalone do samych korzeni. To jest przecież mowa okrutna. To nie jeden polityk dzisiaj, nie jeden dyktator by się jej nie powstydził, tak? Byśmy mogli brutalnie powiedzieć. Jezus rzeczywiście mówi okrutnym językiem i okrutnym również, nie tylko z dzisiejszej perspektywy, ale również w świetle ówczesnych kryteriów. Przywołałeś to określenie, nie rzucajcie pereł przed wieprze czy przed świnie. Znowu pamiętajmy o historycznym kontekście, w którym te słowa padają. Jezus mówi do ludzi, którzy traktowali świnie jako zwierzęta nieczyste, jako zwierzęta, których nie wolno Bogu składać w ofierze w myśl prawa Starego Testamentu. Spożywać oczywiście. Ani oczywiście spożywać, bo można się nimi zanieczyścić. Zresztą, kiedy wypędza złego ducha z opętanego, to w jednej scenie ewangelicznej też te złe duchy wtrąca w stado świń, tak, które wpadają do jeziora. Do jeziora, tak jest. Więc widzimy, czym jest świnia, figura świni w tamtym czasie. I on teraz mówi do apostołów, posyłając ich z dobrą nowiną o zbawieniu: nie rzucajcie pereł przed wieprze, czyli nie mówcie o mnie, nie głoście dobrej nowiny o zbawieniu poganom, bo oni i tak tego nie zrozumieją. Oni nie są w stanie tego zrozumieć. Jezus dopowiada, wieprze pereł nie rozumieją, czyli poganie nie rozumieją dobrej nowiny, jeszcze je stratują swoimi racicami, zniszczą, wdepczą w ziemię. W związku z tym zniszczycie Ewangelię. W związku z tym Jezus nawet uważa, że są ludzie, którzy by nie zrozumieli jego przesłania. Tak? Ich wyklucza całkowicie z obrębu tych, którym miałby rzekomo przebaczyć, czy miałby ich zbawić. Tak samo zresztą traktował Samarytan. My jesteśmy przyzwyczajeni odwoływać się do tej przypowieści o dobrym Samarytaninie, który jest wzorcem postępowania moralnego. Ale kiedy posyła Jezus apostołów, to mówi: do Samarytan nie zachodźcie. A przecież Samarytanie byli właściwie wyznawcami prawa mojżeszowego, tylko że nie akceptowali proroków. Tak? Nie czekali na Mesjasza, w związku z tym już dla Jezusa znowu byli kimś, kogo należy z grona wierzących, a potem zbawionych wykluczyć. Znaczy to jest, cały czas to słyszymy, to znaczy upodmiotowieni, swoi, to są ludzie, którzy po prostu wierzą, tak? Tak jak mówisz, że oni oczywiście mogą miewać upadki, natomiast są w jakiś sposób upodmiotowiani, natomiast ci, którzy nie wierzą, to są ludzie, których czeka zły los. I to często się też pojawia w kazaniach polskich biskupów, że naród, który nie ma tego Boga gdzieś tam w sercu, no to przepadnie, zginie i tak dalej. To są słowa o tym, jak gdyby ludzie, którzy no, nie wierzą w Boga, nie potrafili jak gdyby wzniecić sobie jakiegoś świata wartości, pewnej aksjologii, którzy są tacy ubodzy jacyś wewnętrznie, że muszą zginąć, albo no Bóg się na nich zemści, tak, i obróci ich, tak jak mówisz, w jakiś proch. A więc jest to plemienność. Zresztą Jezus jest niekonsekwentny. Na to zwracamy uwagę w naszej książce. Link do książki jest w opisie tego odcinka. Chrześcijaństwo, moralna religia. Bardzo was zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią tego, o czym tutaj mówimy. Jezus jest niekonsekwentny, dlatego że raz mówi, że no nie wolno osądzać ludzi, tak? I jest to takie wyraźne wskazanie i wszyscy się tym zachwycają. W ogóle religia i słowa Jezusa są bardzo niekonsekwentne, no bo jest taki dychotomiczny, on jest taki względny, tak? Z jednej strony mówi, nie wolno nikogo osądzać, a z drugiej strony mówi, że niewierzący są wskazani na wieczne potępienie, że ich tylko do ognia trzeba wrzucić, jak ten konkol. Już zostali osądzeni właściwie. Już zostali osądzeni. I sami siebie nawet, sami na siebie napisali wyrok, bo miłość Bożą odtrącili. Niestety jeszcze współcześnie są, nie chcę wymieniać tutaj nazwisk, ale współcześnie filozofowie i w Polsce, i za granicą, którzy usprawiedliwiają piekło.
Właśnie tę gehennę i uważają, że oczywiście Bóg w swojej nieskończonym miłosierdziu nie jest w stanie dla tych ludzi nic zrobić. Oni sami go odtrącili swoją niewiarą. W związku z tym, skoro już odtrącili Bożą miłość, skoro odtrącili ofiarę Jezusa, który za nich i dla nich umarł, no to oczywiście nie ma dla nich żadnej możliwości zbawienia, żadnej miłości, żadnego przebaczenia, czeka ich tylko gehenna i wręcz to piekło, te wieczne męki wszystkich niewierzących w Jezusa traktują jako przykład i sprawiedliwości, i wielkiego miłosierdzia Bożego, no bo przecież oni w żadnym wypadku na zbawienie nie zasłużyli. A jeśli chodzi teraz o tą niekonsekwencję Jezusa, to można by się pokusić o pewną próbę uspójnienia jego wypowiedzi. Nawet wtedy, kiedy on mówi, że nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, czy taką miarą, jaką sami sądzicie, taką wam odmierzą, to on odwołuje się do pewnego społecznego, byśmy powiedzieli, życiowego realizmu. No tak jest. Każdy akt zemsty rodzi jakąś reakcję. Tak? W związku z tym Jezus, nawet jeśli byśmy powiedzieli, że każe powstrzymać się przed zemstą, czy jeśli mówi, że człowiek nie powinien się mścić na swoich krzywdzicielach, powinien to zostawić Bogu, to właściwie udziela pewnej takiej, byśmy powiedzieli, życiowej rady. Twój wróg, twój nieprzyjaciel może być silniejszy od ciebie. Jeśli teraz zaczniesz działania, dochodząc nawet swoich praw czasami względem niego, czy jeśli będziesz się na nich mścił, to możesz wyrządzić sobie większą krzywdę, bo on jest potężniejszy od ciebie. Więc tu można by pokazać, że Jezus po prostu sugeruje ludziom, żeby z silniejszymi od siebie nie podejmowali walki, tak? Bo ta walka jest skazana na porażkę. Ale można to jeszcze inaczej próbować uspójnić. Mianowicie, że do Boga należy zemsta. Tak. To Bóg ostatecznie jest tym sędzią, który wszystkie okoliczności zna, wszystkie intencje nasze zna, wszystko widzi i wobec tego człowiek nie ma prawa swoich praw dochodzić, tylko musi liczyć na to, że Bóg sprawiedliwie osądzi i jego, i ewentualnie jego krzywdzicieli. Pomijam oczywiście w tej chwili to, co słusznie często zwracasz na to uwagę, że wypowiedzi Jezusa są niespójne z tego powodu, że pierwsze gminy chrześcijańskie były wzajemnie skłócone. Walczyły o pierwszeństwo, walczyły o różnego rodzaju przywództwo w nowej religii. Apostołowie ze sobą, co czasami no ślady... Była szkoła Pawła, szkoła Piotra, Jana, ale była też szkoła Jakuba, synowie Zebedeusza, co Ewangelia wskazuje, też chcieli być po lewicy i po prawicy w królestwie Jezusa, chcieli grać pierwsze skrzypce, można powiedzieć, w gronie apostołów. Te konflikty w pierwotnym kościele były od początku i teksty Ewangelii powstawały również jako teksty polemiczne i jako teksty, powiedzmy, usprawiedliwiające pewne działania czy pewną doktrynę głoszoną w danej gminie. Tak jak dzisiaj piszemy historię. Tak. Inaczej pisze historię wstąpienia Polski do NATO, powiedzmy, nazwijmy to ogólnie, obecna opozycja, inaczej partia władzy. No tak, tak? To i dokładnie ten sam model pisania historii Jezusa, biografii Jezusa i jego słów był w pierwotnym chrześcijaństwie. Niestety to jest dodatkowym argumentem za tym, że jaki był Jezus, nie wiemy. Jezus jest od początku do końca tworem Kościoła, tworem pierwotnych gmin chrześcijańskich, na użytek tych gmin skonstruowany. Tak, no powstają też, zwłaszcza Niemcy się tym zajmują, takie zbiory, które mają pokazać, co Jezusowi tak można przypisać, a co jest nadbudową. I tam kwestia, na przykład, jak wyczytałem ostatnio, z jego zmartwychwstania jest to odrzucona całkowicie. Tak samo, jak można się dowiedzieć, że Jezus był jednym z wielu proroków i Żydzi go uznawali za kuglarza. Wreszcie, jeśli chodzi o te cuda, to często mówiono o cudach rzeczywiście tak zero-jedynkowo, że ktoś tam wstał, kto był sparaliżowany, a że bardziej chodziło o to taką odnowę moralną. Natomiast
tak sobie pomyślałem też, że warte namysłu i takiej naszej refleksji jest to, co Jezus tak naprawdę proponuje. On mówi, albo uwierzysz w Boga, albo będziesz potępiony. I taki jest sens powołania człowieka przez jego Ojca do życia. Sens stworzenia. Tworzę cię po to, żebyś był posłusznym, żebyś mi wierzył i żebyś mnie słuchał. No przecież szokujące są twierdzenia, które są zawarte w Nowym Testamencie. No bo jeśli wierzyć słowom tekstu Nowego Testamentu, będą się radować nie tylko tym, że uniknęli losu potępionych, lecz także ogromem cierpień, które spadły na tych, którzy trafili do piekła. Przykładem jest obraz nakreślony przez świętego Jana, zgodnie z którym sprawiedliwi domagają się od Boga kary dla grzeszników. Radują się, gdy zostanie wymierzona im kara. Z kolei święty Augustyn posunął się do tezy, że rodzice, którzy znaleźli się w niebie, będą odczuwali ulgę, że nie znaleźli się w piekle, gdzie smażą się ich dzieci. No, to jest po prostu, to już jest patola. Sorry za słowo takie bardzo, jak gdyby może podwórkowe, nie przystające naszej dyskusji, ale to jest patola po prostu dla mnie. Tak, to jest częsty, ten cytat ze świętego Augustyna jest często przytaczany właśnie jako przykład tego prawdziwego miłosierdzia chrześcijańskiego, którym przejawem najgłębszym tego miłosierdzia jest piekło, czyli wieczna kara za grzech, który popełniliśmy na ziemi. Rzeczywiście źródłem tego tekstu jest nie Ewangelia, tylko Objawienie, Apokalipsa świętego Jana, gdzie są straszliwe opisy gniewu Jezusa w momencie, kiedy przyjdzie sądzić nas wszystkich, a właściwie ten gniew, jak historycznie, jako pewien zapis ówczesnego doświadczenia chrześcijan tekst Jana potraktować, to jak Jezus już ich teraz obecnie traktuje. Apokalipsa Jana wskazuje na kościoły, które są prześladowane. Jest fragment Apokalipsy, to są listy skierowane do prześladowanych kościołów i jak wierzący powinni się zachowywać. I oprócz pochwał, że dochowali wierności Jezusowi, są tam również straszliwe przygany. Jezus idzie z sierpem, który będzie teraz właśnie żniwa przeprowadzał, będzie ten chwast od właściwego plonu oddzielał i potępia tych wszystkich swoich wyznawców, którzy tolerują w swoich gminach inaczej myślących, inaczej wierzących. Jezus nawet nie żąda heroizmu tylko, wytrwania w męce, w wierze dla niego, ale potępia tych chrześcijan, którzy nie prześladują, nie eliminują z gmin inaczej wierzących. To jest rzeczywiście zaczątek pewnego myślenia już skrajnie totalitarnego. Ale to jest właśnie, to, bo to z tego można wywieźć tą czystość rasową, prawda? Z tego można, na tym przykładzie też możemy zobaczyć, jak wielką pracę wykonało nasze społeczeństwo przez te wszystkie lata, no bo przecież tak jeszcze niedawno było. Ja, dalej tak zresztą trochę jest, ja mam, może to nie jest trochę na temat, ale ostatnio pewna pani się do mnie zwróciła, że każą mi sprzątać kościół, tak? Ona mówi, to, ale ja przecież nie chodzę do kościoła, ale masz sprzątać, no mieszkasz w naszej wsi, masz sprzątać po prostu ten kościół. Ja wiem, że to jest może nieadekwatne, ale no, to jest pytanie, że tak bezrefleksyjnie ten przykład jest podawany i żeby wzmocnić argument, ja nie wiem do czego, to też, ale też do kolonizacji, tak, do zdobywania nowego świata, do tego imperializmu chrześcijańskiego, że no Jezus każe ci po prostu stosować każdy możliwy środek po prostu, żeby tego człowieka albo wyeliminować, który nie wierzy, albo żeby on się po prostu nawrócił. No to z punktu widzenia etyki, no filozofii, no to powinno być zostać zupełnie odrzucone, tak? To jest absolutnie niedopuszczalne. Jezus przecież mówi wyraźnie i dlatego dzieje chrześcijaństwa obfitują w stosy, w inkwizycje, w prześladowania, bo mówi wprost, jeśli twoje oko jest powodem do zgorszenia, wyłup je. Jeśli twoja ręka czy noga jest powodem zgorszenia, odetnij ją, bo lepiej jest dla ciebie wejść do Królestwa Bożego niewidomym czy niepełnosprawnym, niż widzącym i pełnosprawnym do piekła. I teraz możesz to samo zastosować wobec innych, bo nie bój się tego, kto zabija ciało.
Ciało jest przemijające. Bój się tego, kto zatruwa ci duszę, który cię skłania do grzechu, który cię skłania do niewiary. Czyli teraz, przekładając to znowu na język praktyki, Jezus mówi jednoznacznie, możecie prześladować w moje imię, bo jeśli przyjmą mnie, wiarę we mnie, pod wpływem przemocy, nawet pod wpływem tortur czy śmierci, to zyskają zbawienie wieczne. Zostaną przyjęci do Królestwa Bożego po śmierci. Środki są nieistotne. Środki są nieistotne. I to jest rzeczywiście coś, co znowu nie było jakąś aberracją Kościoła w stosunku do Ewangelii. To jest znowu dokładna eksplikacja tego, co mówi Jezus w Ewangeliach. Podobnie, to już może na jakąś inną rozmowę temat, podobnie antysemityzm nie jest czymś, co do Kościołowi się przytrafiło, tak? Czy to, co mówisz o religii plemiennej, że coś Kościołu przytrafiło, że Kościół w różnych krajach, w różnych społeczeństwach się stawał Kościołem narodowym. To jest obecne rzeczywiście również w mowach Jezusa. Jezus z jednej strony wyraźnie odmawia, zwłaszcza w tekstach świętego Jana, żydowskości tym, którzy spełniają prawo, a w innych tekstach, Ewangeliach synoptycznych podkreśla, że jego nie interesują ci te psy Kananejczycy, on ich nie będzie nawracał, on nie będzie ich uzdrawiał. Jego interesuje tylko naród wybrany. To pokazuje, że chrześcijaństwo też pierwotnie rodzi się jako religia plemienna. Jezus zresztą nie miał chyba ambicji tworzenia nowej religii, chciał zreformować judaizm, ale w duchu plemiennym, co do tego nie ma wątpliwości. Dlatego ten chrześcijański model potem również w nowożytności przyjmowany jest bardzo jak chętnie. Najbardziej przyjmowany. A oczywiście również można z Ewangelii wywieść model podboju świata, no bo jeśli najważniejszą sprawą dla nas jest zbawienie, a zbawienie można uzyskać tylko w imię Jezusa, no to trzeba tego Jezusa wszystkim głosić, tak? W związku z tym, a jeśli nie przyjmują Jezusa, to skazują siebie na piekło. Czyli co robi inkwizytor? Inkwizytor nie prześladuje grzesznika, on go broni przed piekłem, strzeże przed piekłem. Otwiera mu bramy zbawienia. Moim zdaniem to jest bardzo niebezpieczny model myślenia. Chociaż sądzę, że dzisiaj chrześcijanie raczej już w jakąś eschatologię, w życie wieczne nie wierzą. Nieliczni chyba wierzą w piekło, nieliczni wierzą może, w nie niebo. Są chrześcijańscy po prostu. A może właśnie wyzwalają się z tego, co jest w chrześcijaństwie naprawdę okrutne. No plemienność. Plemienność, bo to, o czym mówisz, jeśli chodzi o świętą inkwizycję, to jest też, no, co przyświecało uczestnikom wypraw krzyżowych, co sprawiało, że znajdowali swój wspólny interes możno władcy, szlachta hiszpańska, portugalska, królowie, którzy udawali się za ocean, żeby podbijać nowy świat, żeby niszczyć kulturę, eksterminować, dokonywać holokaustu Indian. To na takim samym patencie, w cudzysłowie aksjologicznym, ale chciałbym jeszcze, żebyśmy powiedzieli o pewnych słowach Jezusa, które też tak jakoś umykają nam, znaczy wchodzą jednym uchem, drugim wychodzą, bo Jezus porównuje do zwierząt w książce, do których przeczytanie was zachęcamy, chrześcijaństwo, moralna religia, link w opisie, dokonujemy kategoryzacji właśnie tych porównań takich rolniczych, od zwierzęcych tych inwektyw, które rzuca wobec ludzi Jezus. I w jaki sposób Jezus mówi do swoich uczni? Mówi, bądźcie roztropni, jak węże i niewinni, czy prostoduszni, jak gołębie. Czego on nas tutaj uczy? Takiego cynizmu i takiego cwaniactwa. To jest jeden z ciekawszych fragmentów Ewangelii. Dobrze, że go tu przywołałeś, bo to jest moment, w którym Jezus rozsyła apostołów z dobrą nowiną o zbawieniu. Tak. I rozsyłając ich, mówi, jaką strategię mają stosować. Mają się dostosowywać do warunków, w których będą uczestniczyć, do swoich słuchaczy. Mają do nich dostosować język, do nich dostosować środki. I oczywiście odwołuje się do figury węża, czyli mają być przewrotni, jak można powiedzieć, uosobienie szatana. Tak? Przecież do tej pory w judaizmie wąż jest synonimem naszego kusiciela i naszego upadku. Zgniotła go. Właśnie, Maryja piętą. Go zgniotła, a Jezus teraz mówi, bądźcie roztropni jak węże, czyli wężowe
zło, byśmy powiedzieli w cudzysłowie, nie zawsze jest złem, jeśli służy chrześcijaństwu, jeśli służy rozpowszechnieniu naszej prawdy, to nagle się okazuje czymś dobrym. Znowu środki są nieistotne. Środki można nawet zastosować, jak mówisz, cyniczne, kłamliwe, podstępne, byle tylko skutek, który osiągniemy, był czymś pozytywnym. Czyli Jezus znowu uczy nas pewnej, w cudzysłowie bym powiedział, mądrości życiowej. Uczy nas sobie radzić w trudnych sytuacjach, ale uczy przede wszystkim propagować pewną prawdę skutecznymi środkami. Ale ta scena, którą przywołałeś, ma jeszcze, i to nie powinno nam umknąć, dodatkowe uzupełnienie ze strony Jezusa, bo on mówi, ostrzega również apostołów przed tymi, którzy jednak ich nie posłuchają. Ci, którzy was nie przyjmą, którzy mimo wszystko, mimo wszystkich środków, jakie zastosujecie, prawdy Bożej o zbawieniu nie przyjmą, to wobec nich nie będzie żadnej litości. Strzepnijcie pył z sandałów, tak. Czyli uczyńcie ich właściwie kimś niegodnym Boga w żaden sposób. I odejdźcie. I odejdźcie, a los ich znowu będzie gorszy niż Sodomy i Gomory. W związku z tym Jezus zachowuje się tutaj jak rasowy przywódca rzeczywiście pewnego, byśmy mogli powiedzieć, nawet związku militarno-religijnego, a nie tylko jako kapłan, który, czy prorok, który chce nawracać, czy Syn Boży, który przyszedł zbawić świat. No to jest właśnie takie ciekawe, jak to właściwie z tym Jezusem jest, bo z jednej strony widzimy w nim wielkiego pacyfistę, tego baranka pokoju, który przynosi jakieś ukojenie. Ale oczywiście to ukojenie i ten spokój, ta radość jest, ale tylko pod warunkiem, że on zostanie przyjęty. Jeżeli nie zostanie przyjęty, no to przynosi konflikt. Ja nawet jeszcze radykalniej trochę Jezusa interpretuję, bo ja widzę w nim jednak przywódcę w takim sensie mesjasza żydowskiego bardziej niż chrześcijańskiego, to znaczy przywódcę religijno-politycznego. Pamiętajmy, że na takiego właśnie mesjasza czekali Żydzi i moim zdaniem Jezus na podstawie tekstów ewangelicznych można chyba taki jego obraz zrekonstruować, właśnie chce być takim religijno-politycznym czy religijno-militarnym przywódcą. Dlatego on nie jest pacyfistą. On jeśli nawet mówi Piotrowi w momencie, kiedy zostaje aresztowany, że ma schować miecz, bo kto walczy od miecza, to od mieczem wojuje, od miecza ginie, to mówi to z czystego wyrachowania. Mamy mniej mieczy niż mają Rzymianie. Mamy mniej mieczy niż Straż Świątynna. Nie podołamy wyzwaniu. W związku z tym lepiej teraz miecza nie używajmy. Lepiej, żebyś przeżył, nawet jeśli ja zginę. Lepiej, żebyście wy, jako mój związek, militarny przecież związek, apostołowie nosili miecze. No tak, no, to ze sobą, jest już taki namysł ukształtowany historycznie. Tak, to jest oczywiste. Lepiej, żebyście wy przetrwali, nawet jeśli ja zginę, bo sprawa wolności Izraela tutaj nie ucierpi. Dlatego ja uważam, że jest zasadniczo błędny model patrzenia na Jezusa jako pacyfistę. Tak? W konkretnej sytuacji, no dzisiaj miecza nie używaj. Tak samo to nadstawienie drugiego policzka, co tak za tak szlachetny, w gruncie rzeczy za szlachetną normę moralną uchodzi. Uważam, że oczywiście jest, gdybyśmy dosłownie je stosowali, byłoby straszne. Tak? Powiedzmy dzisiaj Ukraińcom, że mają nadstawić drugi policzek najeźdźcom rosyjskim. No, byłoby to absolutnie samobójcze. Albo kobiecie, żeby się drugi raz pozwoliło zgwałcić, tak jest, na przykład. To jest coś, co musimy całkowicie wyeliminować z jakiegokolwiek kodeksu moralnego. Zakreślić granice, powiedzieć, ja też mam swoją godność i swoje prawo. Nie wolno nam po prostu, uważam, że nie wolno nam absolutnie nadstawiać drugiego policzka, natomiast, żeby nie rozzuchwalić krzywdziciela. Natomiast myślę, że Jezus miał na myśli coś czysto znowu strategicznego. Co może zrobić niewolnik? A mówi do ludzi, którzy są w ówczesnym czasie zniewoleni, są pariasami we własnym państwie, są wyzyskiwani przez kapłanów żydowskich i są wyzyskiwani przez namiestnika, przez Rzymian. W związku z tym może przetrwać tylko, kiedy nadstawi drugi policzek. Przecież niewolnik, który otrzyma policzek od swojego pana i się zbuntuje, to zginie. Tak? Będzie torturowany, stanie się kaleką albo po prostu zginie. Więc właściwie niewolnik, żeby przetrwać,
zatrwał, musi nadstawić drugi policzek. I moim zdaniem tylko tak sytuacyjnie te słowa Jezusa należałoby interpretować. Tutaj bym go trochę bronił, tak? W tym sensie, że no nie był aż tak naiwny, jak go Kościół czasami chciałby przedstawiać. Ale to jest taki fenomen, dlatego że no właśnie bardzo często ta figura tego policzka, że trzeba iść i tak dalej, jest przedstawiona właśnie, że ten Jezus ma taki program, takiego miłosierdzia, takiej miłości bliźniego. O bliźnim też piszemy w książce. Zachęcam was naprawdę do zapoznania się z tym, bo okazuje się, że bardzo przewrotne jest to myślenie na temat bliźniego i tego, kto jest naszym bliźnim. I Kościół to eksponuje. Tak jak mówiłeś, my się przeciwko temu sprzeciwiamy. Mówimy nie, ja mam prawo zakreślić granicę, powiedzieć, ja ci nie dam czegoś, do czego ja jestem przywiązany. Tak? Z jakiej racji mam ci to dawać? Z jakiej racji mam z tobą iść dalej, jeżeli nie mam ochoty z tobą dalej iść? Ja myślę, że ten triumf zła bierze się z tego, że nie potrafimy powiedzieć nie. Nie mówimy nie, nie zakreślamy granic, ale wracam do tej myśli, że Kościół eksponuje pewne jakieś zdarzenia z życia Jezusa, tak jak, nie wiem, z jego słów, wyrwanych zupełnie z kontekstu, które mają go pokazać jako osobę właśnie taką, która budzi takie ciepłe uczucia, tak? Natomiast kiedy zobaczymy go w programie politycznym chociażby jego, tak? Czy w sposobie jego myślenia takim imperialnym, czy też człowieka, który nie znosi protestu, tak? To tam zobaczymy jego konsekwentne po prostu działania, no bo ja teraz sobie tak myślę, że w każdym człowieku no możemy wyciągnąć jakieś słowa, które budzą jakąś sympatię i tak dalej. Brak nam na takiego namysłu i myślę, że to jest taki dramat chrześcijan. Nie chcę oczywiście wszystkich tutaj w jakiś sposób urazić, tak? Że nie ma jakiejś głębszej refleksji nad tym. A ja myślę, że nie musielibyśmy aż tak krytycznie ani o teologach, ani o biblistach czy przeciętnych chrześcijanach mówić, tylko myślę, że sprawa jest dosyć prosta. Jezus jest eksponowany w różnych okresach dziejów stosownie do aktualnej potrzeby. Ja mam taką hipotezę, że to miłosierdzie Boże, to, że Jezus jest przebaczający, że jest pacyfistą, zamilknięcie na temat piekła, gehenny i tak dalej w wieku XX, w drugiej połowie wieku XX, zwłaszcza po Soborze Watykańskim II, było spowodowane Holokaustem. Po prostu po tym, co się stało w II wojnie światowej, w czasie zagłady Żydów, nie można było teraz przedstawiać surowego Jezusa, tak, surowego sędziego. Trzeba było pokazać, że Bóg mimo to istnieje i że to całe zło je w jakikolwiek sposób odkupi. Stąd zaczęto akcentować ten bardziej taki cukierkowy, pozytywny obraz Jezusa. Ale jeśli miałbym podsumować działanie czy mowę Jezusa, to ja bym powiedział, że on się świetnie odnajduje w tej radzie, którą daje apostołom. Jest i wężem, i gołębiem, w zależności od okoliczności. I popatrz na dzieje Kościoła. Dokładnie jest tak samo. W państwie Hitlera, w państwie Mussoliniego. W państwie Pinocheta, w państwach, gdzie jest obecnie prześladowany. Przecież nawet papieże nominują czasami kardynałów w Chinach, tylko nie ogłaszają tego oficjalnie. Te nominacje są w sercu papieża. Na koniec może taka anegdota, że pewien kardynał polski, no nie trudno się domyślić, który i w pewnych latach, bardziej się cieszył z tej nominacji i wyprawił imprezę. Jaka to była impreza, to się można domyśleć. Nie w momencie, kiedy otrzymał już ten paliusz, tak, kardynalski, ale kiedy no, Służba Bezpieczeństwa Kraju, w którym to się odbywało, udzieliła mu takiej zgody. Bardzo mocno bulwersuje nas tęczowa zaraza Jędraszewskiego. Język, który wyklucza kobiety, który dehumanizuje osoby niewierzące jako ludzi, którzy nie mają jakiejś właściwości, która tak naprawdę przydaje im humanizm, jakieś to, że są w ogóle istotami czującymi. Tych źródeł warto poszukać w Ewangelii. Profesor Ireneusz Ziemiński był dzisiaj moim gościem. To jest drugi odcinek podcastu
poświęconego chrześcijaństwu, moralnej religii. Link do książki, jeżeli chcecie się zapoznać z tym takim szerszym, z szerszymi argumentami na rzecz tez, które przewrotnie stawiamy, w opisie do tego odcinka i zapraszam Was do następnego odcinka. Porozmawiamy o posłuszeństwie. Dziękuję bardzo. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.